Droga znowu jest górzysta. Idziemy często na piechotę, bo nogi zmęczone. Nie pomagają już nawet klipsy przy pedałach. Podchodząc gadamy, rozważamy dalsze możliwości życia w Paryżu. Jakoś trzeba będzie sobie radzić. Tyle razy stawałem już przed pytaniem, co dalej? I tyle razy nic przed sobą nie widziałem, że w końcu przyzwyczaiłem się. Nie nadwyrężam się nerwowo i... gwizdam. Nagle dostrzegamy na szosie motocyklistów, pilnujących stojącego dalej samochodu. Posterunki nas zatrzymują. Stoimy. Maska samochodu jest podniesiona i dwóch żołnierzy coś naprawia. Brzegiem szosy przechadza się jakieś grube indywiduum w jasnym płaszczu, otoczone kilkoma oficerami. Patrzę. Z kieszonki plecaka wyciągam okulary, nakładam i oczom nie wierzę. Tam, o 100 metrów dalej, przechadza się ze świtą sam Göring. Tadzio też patrzy, pochyla się. Jędruś, niech skonam, Göring. Na pewno, nie ma żadnej wątpliwości. Tadzio twierdzi, że chor się nawalił i że ten... Tu wiązka epitetów, wobec której Pantagruel i Gargantua byli niedorozwiniętymi dziećmi, czeka, aż naprawią. Próbują, motor zarechotał. Jeden biegnie i melduje. Tymczasem motocykliści każą nam zejść z drogi do rowu. Męczymy się, bo rowery ciężkie, Tadzio klnie na głos, wróży Gieryngowi. Po chwili samochód przejeżdża obok nas, jeszcze nie prędko. Oczywiście Göring. Widzę go przez chwilę o 5 metrów ode mnie, ubrany inaczej niż reszta. Że też każdy z tych wielkich wodzów musi mieć takiego pajaca. Napoleon miał Murata, ale Murat pochodził z cyrku i trudno mu brać za złe jego strusie pióra, lamparcie skóry i złote lamy. Dziwne jest to obserwowanie, jak w oczach robi się historia. Ile nafabrykuje się jej jeszcze za rok, za dwa, za trzy? Bo wypadki pędzą. Wynalazek motoru spalinowego i wzrost szybkości spowodował także wzrost szybkości zdarzeń. Historia świata przypomina jednoaktówkę filmową, w której amerykański komik zaczyna nagle pędzić, że nim tłum policjant z Charlie Chaplinem. Minął dopiero rok. Tadzio ciągle pyta się mnie, ile jeszcze. Mówię mu, że to niestety dopiero początek. Jeszcze ze 2-3 lata na pewno. A kto wygra? Twierdzę, że Stalin. On patrzy się na zmagania tych dwóch potęg i gotów być tym trzecim. Tadzio śmieje się i mówi, że żartuje. Trochę tak, trochę nie. Zresztą, nie tylko ja tak myślę. Mówią to ludzie po fermach i w sklepach. Widocznie w tej chwili jest taka moda. Zmienia się co miesiąc. Pod wieczór przejeżdżamy przez Avalon. Pełno wojska, siedzą po bistrach i śpiewają swoje lidy. Są już także Niemki, pewnie żony oficerów. Przyjechały już. Mijamy takie towarzystwo wsiadające do samochodu i rozbawione. Czuję teraz wstręt do niemieckiego, choć kiedyś bardzo lubiłem ten język. Stare francuskie miasteczko z romańskim kościołem i w tym roześmiana eine blonde hure, drąca się na cały głos pod reklamą Pernofis. Rudi, da musst du mir aber eine Aufnahme machen! Czułem w sobie natychmiast wszystkie skłonności mordercy seksualnego. Co ja bym z nią nie zrobił? Czują się jak u siebie w domu. Tadzio jest nieostrożny, bo na cały głos odpala mowy. Nie szastać się tu, psia krew! Jazda do Anglii robić fotografie! Tam was zdejmą w mordę i nożem, wy szwabskie pieńki! Kupiłem funt pomidorów i paczkę papierosów i uciekamy za walą. Zresztą trzeba poszukać noclegu na jakiejś fermie, bo wieczór zapada znowu zimny i wilgotny.
Do Paryża mamy jeszcze 200 kilometrów. Pojutrze można by dojechać. Już po zachodzie słońca pytamy w jakiejś wsi o fermę, w której można by się przespać. Gruby patron przydrożnego bistra daje nam adres starej Mère Marie, która bardzo lubi takich chłopców jak wy. I zawsze wszyscy harcerze u niej nocują. Mère Marie okazała się wesołą starowinką. Od razu po naszym bonsoir rozświergotała się i rozbawiła. Plotłem głupstwa i dowcipkowałem. Ona była zachwycona. Biegała, sama chciała nosić słomę do pokoju, który nam przydzieliła w pustej części jej domu. Dała nam kołdrę i poduszkę, zagrzała mleka. Chwaliła nam się, że w czerwcu spało u niej dwóch generałów, a potem jakiś dyrektor wielkiego przedsiębiorstwa z całym sztabem sekretarek i stenotypistek. Chichotała figlarnie. Vous savez, spali wszyscy razem. Le directeur et les belles filles de Paris. Szkoda, że was wtedy nie było. I cmoka. Obejmuję ją i klepię po ramieniu. Starowinka ma widać taką manię, żeby wszyscy u niej spali. Cała była jak echo tej dawnej Francji, a na to La France i Dodeta. Poprosiliśmy o wiadro wody. Nie pozwoliła nam go przynieść. Popędziła do studni kudłatego i brudnego Polota. To mój jeniec, nasz jeniec, którego mi dali do roboty. On z Paryża. Ach, wielki leń i nic nie chce robić. Oni wszyscy z Paryża tacy. Biedny chłopak. Ale ja go nauczę pracować. Po co macie sami nosić wodę? Cały dzień il fume ses sales cigarettes et siffle ses chansons de Paris. Dałem temu Polo kilka papierosów. Przyznał mi się, że Mère Marie go gania. W Paryżu był od 10 lat bezrobotnym. Pytam go się, jaki jest jego zawód. Okazuje się, że ma fach bardzo specjalny. Wiertacz pereł. Taki, co robi w perłach dziurki. Handel perłami bardzo osłabł, więc nie mógł znaleźć pracy w tym tak specjalnym zawodzie. I wolał czekać 10 lat, niż nauczyć się jakiegoś innego zawodu. Oni tacy są. Jeżeli jego zawód jest wbijać gwoździ, to już za nic na świecie nie podejmie się ich wyciągania, choćby przez całe życie miał być bezrobotnym. Bo wyciąganie gwoździ to nie jego métier. Ale Polo już dość wprawnie czyści konie, rozwozi gnój i pędza krowy. Tadzio też daje mu papierosów i klepie po plecach. Ucz się, kataniku, ucz. Jeszcze będą z ciebie ludzie, ty oberżłobie. Gotujemy kolację w naszym pokoju i kładziemy się spać.